całkowicie się oddała Panu Bogu. Na przykład z naszego zakonu siostry Urszulanki. A to jest osoba, która jest poświęcona Bogu. Są to siostry zakony z Urszulanek. Zakonnice, ale też nie tylko, osoby, które wierzą w Pana Boga i mu służą. Osoba poświęcona Panu Bogu, na przykład siostry, albo ktoś, kto pracuje w zakonie, księża. To jest taka osoba jak siostra zakonna, ksiądz. No, nie. Osoby dobre i Maria. Maryja, pierwsza konsekrowana. Tak. Ktoś, kto ma zasady, błogosławiona. Siostra zakonna. Jakaś siostra? Siostry Urszulanki? Ta osoba to jest osoba, która oddała życie za Panu Bogu. Która też się poślubiła. Złożyła śluby. Franciszkanie? No, ja chodzę czasami do Franciszkanów. Ja zawsze chodzę do Franciszkanów. Tak. Często myśli się, że osoby konsekrowane to są siostry zakonne i zakonnicy. To jest prawda, ale niepełna, dlatego że osobami konsekrowanymi są także członkowie instytutów świeckich, także osobami konsekrowanymi są dziewice i wdowy konsekrowane oraz pustelnicy. To wszystko są osoby konsekrowane. Dlaczego nasze święto przypada 2 lutego? Nie tylko dlatego, że tak ustanowił Jan Paweł II, ale za tym była głębsza motywacja. Dlatego, że wtedy w Kościele jest święto ofiarowania Pańskiego. Czyli tak jak Józef z Maryją przynieśli Jezusa Chrystusa do świątyni, aby Go ofiarować, aby Go przedstawić Bogu Ojcu, tak samo my, składając śluby, ofiarujemy się Panu Bogu. Ofiarujemy się Bogu do Jego dyspozycji wyłącznej.